Panie Karolu, jak zaczęła się Pana przygoda z kulturystyką? Z kulturystyką profesjonalną zacząłem się interesować, ćwiczyć od 2 lat. Pojechałem do obecnego trenera, do Legionowa na siłownię. Zapoznałem go, powiedział, że warto zainwestować we mnie, że widzi potencjał i że możemy postartować. Jak wyglądają Pana codzienne treningi? Obecnie przed zawodami jest to 5 razy w tygodniu trening na siłowni plus 7 dni cardio. Co dzień treningi? 5 dni w tygodniu cardio codziennie. Tak się Jakie starty za Panem? Za mną. Pierwsze zawody były w Bytowie, tam zająłem 12 miejsce. Drugie zawody były w Pruszkowie, zająłem 1 miejsce. Trzecie zawody były w Sopocie, zająłem 4 miejsce. Teraz były mistrzostwa Polski, międzynarodowe mistrzostwa Polski, zająłem 1 miejsce. No i to takie były zawody. Ten sukces na mistrzostwach Polski to duże dla Pana zaskoczenie? Zawsze jechałem i jeżdżę na zawody z nastawieniem, żeby wygrać, ale oczywiście, no, oczywiście, że się zaskoczyłem, tak. Jakie marzenia związane z kulturystyką? Obecnie wygrać zawody w Łodzi. To jest nowa federacja PCA Poland. Później Mistrzostwa Europy na Litwie w Klaipedzie. No i później są jeszcze zawody o kartę pro, czyli do Stanów, taką profesjonalną kartę można wygrać i tam fajnie zaistnieć i zarabiać jakiekolwiek pieniążki. Bo na razie z tego pieniążków nie ma. Nie ma pieniędzy, są nagrody rzeczowe, tak jak widać, puchar, dyplom, medal, no i suplementacja, ale to też jest fajne. Powodzenia, dziękuję bardzo. Dziękuję.